Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami na nowym przeglądzie, tym razem w Kiku. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, pamiętajcie o włączeniu sobie dzwoneczka, będziecie na bieżąco z filmami. No i przypominam o rozdaniu, jest na kanale rozdanie, jeszcze będzie chyba tydzień, trochę dłużej jak tydzień. Możecie zgarnąć fajne nagrody, wchodźcie na ten filmik, obejrzyjcie sobie go, będziecie wtedy wiedzieli co macie robić. Dobra, to na początek mamy za 34,99, tu mamy prześcieradło. Chcieliście, żebym w Kiku Wam pokazała Wam pościel, więc tutaj zaszłam, zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Jak widzicie, są różne kolory, różowe, szare, jasne, szare, ciemne, tu jest taki. O Jezu, aż mi wypadł z ręki. I zaraz zobaczymy, 180 na 200 cm. Za 39 zł. Tu mamy taki bardzo ładny kolor. Następny. Pościel. Już Wam pokazuję pościel. Tu mamy tak, jedną poszewkę na kołdrę i na poduszkę. 25 zł. 160 na 200 i 70 na 80 cm podusia. Tu mamy następny. 160 na 200, 70 na 80 za 25 zł. Tak to wygląda. Czekajcie, zaraz zobaczę, bo patrzę, czy to jest wszystko to samo, czy to są kolory. Coś podobnego, tylko chyba kolory inne. Również 25 zł i również takie same wymiary. I już szukam czegoś innego. Tu mamy takie z falbankami. Jedną poszewkę 160 na 200, 70 na 80 i ta już jest za 60 zł. Jeżeli ktoś ma, to dajcie mi znać, bo chciałam kupić córce. Tu mamy również za 60 zł. Tu mamy w gwiazdki. Tu mamy w gwiazdki. 160 na 200, 70 na 80 cm. Taką. Dajcie znać, czy ona jest fajna, czy nie fajna, bo już mi się zdarzyło czasami zakupić pościel i po prostu ja nie daję rady w niej spać, bo jest okropna, taka nie do spania. I tu mamy w kolorze białym, właśnie chciałam jej taką w kolorze białym zakupić do pokoju. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze wzory. Takie. 39,99 kosztują te. Również 160 na 200 cm. Poczekajcie, o i tu już jest koniec. Także w tym Kiku akurat tylko tyle pościeli. Idziemy dalej. Mamy fajne szufelki. Ostatnio furorę zrobiły panterki. Teraz tutaj leżą już inne. Co ja bym mogła Wam tutaj pokazać? Dobra, tutaj już nic. A tu mamy dalej przepiękne jesienne dekoracje. Zobaczcie, jaki słodziutki lisek. Jejku. Naprawdę, wiecie, ja nie kupuję sobie takich dekoracji do ogrodu, ale no ten to mnie tak rozczulił. Zobaczcie, jaki ładny. Taki ładny i kosztuje 20 zł. Prześlicznie on wygląda. Gdzieś go położyć na schodkach, czy gdzieś, wiecie, pod drzewkiem. Naprawdę będzie wyglądał jak prawdziwy lisek. Śliczny jest. Dobra, położę go tutaj. I zaraz zerkniemy, co my tutaj jeszcze mamy. Mamy sowę, piękną białą sowę. Tak się prezentuje, poczekajcie. Złapię, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ona wygląda. Zawsze się tutaj boję podnosić cokolwiek, bo tutaj jest tak naustawiane, że strach w ogóle cokolwiek tutaj przesuwać. Poczekajcie, poczekajcie i już Wam mówię. Cena sowy to 20 zł. Te ceny to niech jeszcze mniejsze robią. Tutaj mamy za 18 zł takie drzewko. Powiem Wam szczerze tak. Ja to jeszcze nie noszę okularów, ale jak przyjdzie ktoś starszy i ma zobaczyć sobie cenę, nieraz ja pokazywałam, pomagałam ludziom, bo po prostu ludzie nie widzą cen. No ta akurat przy drzewku ok, ale tamta to jest, to one są tak małe, że naprawdę trzeba wytężać wzrok, żeby zobaczyć te ceny, więc Kiku, poprawiaj się z cenami. 18 zł. Myślcie również o osobach starszych, o osobach, które mają problemy ze wzrokiem. Dlatego ja też tak Wam tutaj na tych filmikach opowiadam, co, jak, z czego, czy to jest miłe w dotyku, czy niemiłe, jak to wygląda i tak dalej, bo jeżeli ktoś no po prostu ma problem ze wzrokiem, to może już sobie wyobrazić, jak to wygląda. Tu mamy takiego skrzata i ten skrzat jest za 20 zł. Taka już dekoracja, nawet później może być bożonarodzeniowa.
Dobra, stoisz. Stój. Bożonarodzeniowa. I jak mieliśmy tam liska, to tu mamy wiewióreczkę. Tu mamy wiewióreczkę i znowu będzie minicena. Minicena i minicena to jest 18 zł. 18 zł. Także fajnie by było, jakby pomyśleli o ludziach, którzy kupują w ich sklepie, tak? Bo nie wszyscy, jak wiecie, idealnie widzą. Dobra, mamy tutaj dynię. Taką przepiękną. Nie wiem, jaki to jest kolor. No dobra, widzicie, jaki to jest kolor. Która kosztuje 12 zł. I tu jest jeszcze jedna. Nie ma więcej, ale z tego, co wiem, to już tutaj dziewczyny mi mówiły, że mają po prostu zapakowane. Jeszcze nie jest wypakowane wszystko, więc tu mamy za 12 zł taką. I tu stoi moja przyjaciółka i tu mi pokazuje, macha ręką. Moja kochana Anulka. Dobra. Tu mamy następną rzecz. Mamy taki świecznik i kosztuje 18 zł. Ostatnio Wam pokazywałam te liście, więc tego liścia możecie sobie kupić, na przykład do tego liścia możecie sobie kupić taki świecznik i będzie fajnie to wyglądało. Tego, czego nie pokazuję, to słuchajcie, pamiętajcie, że to już jest u mnie na kanale, możecie się cofnąć. A to było naprawdę w ostatnich przeglądach z Kika. Tu mam również za 35 zł. Zobaczcie, jaki śmieszny. Dobra. Tutaj Ania mi podaje, odstawia. I tu mamy następną dekorację, takiego, jak widzicie, jakiegoś krasnala z dynią na głowie. Tak wygląda. I zaraz zobaczymy, jaka jest cena. Nie ma ceny. Nie zobaczymy. Zobaczymy pod tym. Miejmy nadzieję, że jest. Jest. 12,99 kosztuje taki krasnal dyniowy. Ok. Zobaczcie, ile tu jest naprawdę fajnych, fajnych dekoracji. Także jeżeli macie ochotę, to wpadajcie do Kika i tu pokażę Wam tego małego grzybka. Tego małego grzybka i niestety jest bez ceny, a tego dużego no nie będę ryzykować, nie podniosę, chyba że któraś z Was będzie chciała, to zanim zacznę nagrywać, to piszcie mi w komentarzu. Zanim zacznę nagrywać, to po prostu go podniosę i sprawdzę cenę i jeszcze raz nagram. Dobra, mamy tutaj takie dekoracje do salonu, do kuchni, przepiękne. I ja właśnie teraz będę patrzeć, czy ja tutaj coś widzę, ale chyba nie, już chyba Wam wszystko pokazałam. Nie, tego nie było. Tu możecie sobie kupić na jakieś bransoletki, na naszyjniki, taki fajny stojaczek, bardzo fajnie to wygląda. I już mówię Wam cenę. Cena tego to 18 zł. I na razie u nas widzę, że jest w kolorze różowym. Ok. Tu mamy lampiony. Jak widzicie, te duże, ogromne lampiony. I one są już ze świecami. I myślę, że 79,99 na taki lampion, który jest naprawdę ogromny, bo jest bardzo wysoki, to jest cena super. Jak będziecie szukać, pewnie bliżej Bożego Narodzenia będziemy wszyscy poszukiwać tych lampionów, tac, futerek i tak dalej, i tak dalej. To teraz możecie sobie to zakupić w fajnej cenie. No dobra, idziemy dalej i patrzę tutaj jakiś kubeczek, którego jeszcze nie widziałam. Taka filiżanka duża i ta filiżanka jest za 15 zł. Ok, tu mamy takiego kotka, może ktoś jest fanem kotków, 8,99, tu mamy taki kubeczek. I jak widzicie, w Kiku jest naprawdę dużo, dużo rzeczy do kuchni. Jakieś kieliszki, słoiki, słoiczki ozdobne, do wszystkiego, do makaronu, do mąki, do wszystkiego możecie sobie zakupić. Chcę Wam pokazać tego kwiata, bo jest on ogromny. Cenę sprawdzimy, 120 zł, jak widzicie jest jakby w takim koszyczku, ale
on jest naprawdę duży. Takie ma liście, no i z daleka naprawdę fajnie wygląda. Fajnie wygląda, wygląda jak taki żywy kwiat. Zobaczcie, ten jest wysoki, o ten, a tamten przy nim jest ogromny. I ten, podam Wam cenę, 70 zł kosztuje. Tu jeszcze mamy takiego malutkiego. Ten malutki jest za 25 zł. Już Wam podniosę. To jest chyba ten pieniążek. Ten kwiatek. No. I zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Ta zieleń tak dużo daje. Gdzieś coś postawicie, jakąś dekorację, a dodacie coś zielonego. Dlatego ja uwielbiam mieć żywe kwiaty w domu i mam ich dosyć sporo, bo zieleń naprawdę bardzo, bardzo dużo daje. Jejku, jak ten przegląd szybko minął. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, lajkowaniu, zostawcie po sobie znak w komentarzu, piszcie, co tam u Was słychać i wpadajcie na rozdanie. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!